jesteśmy błogosławieni. Dlatego jesteśmy winni szacunek każdemu człowiekowi w każdej sytuacji życiowej, również w każdej fazie jego życia, jak to mówimy, od zaistnienia tego życia, od poczęcia aż do śmierci naturalnej. Nie zapominajmy, że człowiek to jest wielka rzecz, że człowiekiem nie można pogardzać, że człowiekiem nie można pomiatać, że człowieka nie wolno degradować, bo nawet gdy upadł, trzeba wszystko robić, by powstał. Gdy błądzi, trzeba mu pomóc, by znalazł swoją drogę i by z tego błądzenia wyszedł. Gdy błądzi, również należy przyjść i poprowadzić go ku lepszych horyzontów życiowych.